Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. To jest piątkowy poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Oczywiście wydanie specjalne i też specjalna informacja, którą teraz widzą Państwo na ekranach telewizorów. Telewizja Republika nieoficjalnie dowiedziała się, że w okolicach Hrubieszowa trwają poszukiwania obiektu, który spadł na terytorium Polski. To ma być prawdopodobnie rakieta, a moimi Państwa gościem jest pan Janusz Rzeczkowski, redaktor naczelny Gazety Lubuskiej i Gazety Wrocławskiej. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się państwu. Właśnie ta informacja nieoficjalna, o której państwa informujemy. Wiemy, że już dwie takie sytuacje miały miejsce. Pamiętamy, co działo się w Przewodowie. Tutaj niestety ofiary śmiertelne. Także taka sytuacja miała miejsce w okolicy Bydgoszczy i wówczas no, ogromne pretensje do rządzących, że dlaczego to się wydarzyło, że tak naprawdę tutaj pojawiły się pytania, czy my jesteśmy bezpieczni, czy możemy czuć się w Polsce bezpiecznie jako w państwie przyfrontowym. Jeśli te informacje się potwierdzą, zastanawiam się, co będzie dziś działo się w mediach. No tak, to prawda. Chciałem zwrócić uwagę też na to, że tylko państwo podaliście te informacje i to Telewizja Republika jako pierwsza podała te informacje. Przejrzałem portale internetowe, duże portale zachodnich wydawców i na ten temat nie ma ani słowa. Pytanie, kiedy skończy się embargo informacyjne, kiedy jakieś informacje na ten temat zostaną podane przez inne media. No i słusznie zauważyła pani redaktor, że pamiętamy, co działo się w Polsce, kiedy no, była sprawa również być może części pozostałości albo jakiegoś obiektu latającego, który gdzieś dotarł nad Polskę, co robiła opozycja, ówczesna opozycja, dzisiejsi rządzący, jak przez wiele tygodni ten temat podnosili, mówili o tym, jak to polskie niebo nie jest strzeżone, jak to jest możliwe, że ten obiekt pojawił się na polskim niebie. No, czy dziś mamy zachowywać się w ten sam sposób? Czy dziś ci, którzy no, będą patrzeć na ręce władzy, powinni właśnie też organizować konferencje prasowe? No i ten temat w tak nieodpowiedzialny sposób, jak to było robione wcześniej przed wyborami, czy tak postępować, to wszystko zależy od informacji. Ale panie redaktorze, ja też mam wrażenie, że celem było wzbudzenie takiego niepokoju, ponieważ w Polsce, no ale to nie tylko w Polsce, w każdym kraju zawsze jest grupa ludzi, którzy są bardziej wrażliwi, którzy rzeczywiście obawiają się tego, no, mają sporo nerwów już w związku z tym, że tak jak powiedziałam, jesteśmy krajem przyfrontowym, jesteśmy blisko Ukrainy i te emocje naprawdę były duże w tamtym czasie. Pamiętam. Oczywiście, no, zwłaszcza, że no, mówmy także o wielkiej tragedii, o dwóch ofiarach śmiertelnych, no to są przecież ofiary wojny, która toczy się za naszymi granicami. Nasi rodacy i to na terenie Rzeczpospolitej, to jest oczywiście i to była sytuacja bez precedensu. Dziś natomiast no, te informacje są bardzo niepokojące. Wiemy, że Rosja eskaluje i coraz wyraźniej i coraz mocniej atakuje Ukrainę. Rakiety lecą także na Lwów. No, przecież to już bardzo blisko. Też mieliśmy wiele przypadków ofiar śmiertelnych we Lwowie. Miasto, które oczywiście no, podczas wojny nigdy nie możemy powiedzieć, że w jakiejś części kraju jest w 100% bezpiecznie. Ale jednak no, zawsze Lwów był uznawany za miasto względnie bezpieczne. A już też przestało tak być. Kończąc ten temat, może tyle. Mam nadzieję, że minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, zabierze się do pracy i zamiast organizować konferencje prasowe z celebrytami, którzy żerują na dobroczynności ludzi, po prostu zorganizuje spotkanie sztabu i szybko przekaże informacje opinii publicznej, co tak naprawdę wydarzyło się w Polsce. A drodzy Państwo, my oczywiście też do tego tematu będziemy wracać, jak tylko pojawią się nowe informacje. Jeśli tylko będziemy wiedzieć coś więcej, to oczywiście od razu Państwa poinformujemy. Panie redaktorze, teraz wrócimy do tematu zamachu na media publiczne. Wiem, że pan również aktywnie bierze udział w demonstracjach. Wczoraj był pan na demonstracji w Warszawie. Tak, na demonstracji w Warszawie. Te demonstracje warszawskie są organizowane codziennie i codziennie przychodzi do kilkuset osób, które protestują przeciwko przede wszystkim łamaniu prawa, bo wydaje się, że to jest ta podstawowa kwestia, która została
w którą zostały wymierzone działania rządu Donalda Tuska, pochodną prawa, pochodną ataku na demokrację jest oczywiście atak na media i media publiczne, czy Telewizja Polska, czy Polskie Radio są tutaj pewnym symbolem i oczywiście celem też tego ataku, no już takim fizycznym również, brutalnym przejęciem kontroli. Natomiast no, musimy mieć świadomość, że to nie jest tylko kwestia mediów. Za chwilę rząd posunie się dalej, będzie chciał pacyfikować inne instytucje, będzie chciał zmieniać no, także polski inne ustrój. Instytucje, to na przykład Trybunał Konstytucyjny. Mhm. Takie zapowiedzi przecież już były przed świętami. Robert Biedroń w wywiadzie radiowym oczywiście mówił o tym, że ten plan już właściwie jest, no ale nie będą rządzący, nie będą psuli świąt pani Julii Przyłębskiej. Ale dziś rano włączyłem Polskie Radio 24, gdzie już pojawiają się goście i to ciekawe ze środowiska akademickiego, więc można by się było spodziewać, że raczej w pewien, korzystając z pewnego naukowego aparatu, będą starali się ocenić sytuację, jakoś w sposób wyważony rozmawiać o sytuacji w Polsce, także o sytuacji prawnej. Tymczasem to są, pojawiają się głosy osób, które mówią wprost o tym, że trzeba państwo naprawiać, że trzeba naprawić Trybunał Konstytucyjny, naprawić Sąd Najwyższy, naprawić poszczególne sądy, powymieniać prezesów i tutaj to, przez to naprawianie rozumiemy właśnie usuwanie tych, którzy zostali wcześniej powołani, którzy mają mandat, którzy pełnili swoje funkcje wiele lat. No to jest de facto demontaż w tym obszarze wymiaru sprawiedliwości i za chwilę wprowadzenie swoich silnych ludzi i nazwanie to demokracją, nazwanie to naprawionym systemem. To samo zresztą dzieje się w mediach. Już widzimy, że pojawiają się dziennikarze, choć też no, moglibyśmy zadać pytanie, czy dziś powinniśmy nazywać tych państwa, którzy pracują w polskim radio i w polskiej telewizji z tego nowego nadania, czy powinniśmy ich nazywać funkcjonariuszami, tak jak sami tutaj jesteśmy bardzo często nazywani, te komentarze. Ale to są też osoby, no tutaj warto podkreślić, które już pracowały, no chciałoby się powiedzieć, ale to już było, tak? No więc właśnie, natomiast no, rozmawiamy o tej retoryce, o tym poziomie też polaryzacji, ataków, z którymi dziennikarze konserwatywni mierzyli się przez ostatnie lata i musieli tego cierpliwie słuchać i znosić. I tak się zastanawiam, czy dziś przypadkiem my również nie powinniśmy tych wszystkich ludzi w ten sposób nazywać. Ja osobiście bardzo bym tego nie chciał. Ale... Właśnie, zwłaszcza, że to, co pan powiedział, ten poziom polaryzacji już jest ogromny i obawiam się, że to no, zmierza w kierunku jeszcze większego podziału. Tak, ponieważ społeczeństwo dostrzega, że ta ekipa rządu koalicji Platformy, Trzeciej Drogi i Lewicy, ale przede wszystkim z tym silnym akcentem na Platformę, na Donalda Tuska, no, posuwa się za daleko i posunie się jeszcze dalej. Ja mam w ostatnich dniach kontakt z szeregiem osób, które no, mówią, że bardzo często słyszą opinie od osób, które z kolei głosowały, czy to na Trzecią Drogę, czy nawet na Lewicę, że są zaskoczeni tym, co się dzieje w Polsce, że są zaskoczeni no, tymi działaniami, które podejmuje Donald Tusk, które podejmuje pułkownik Sienkiewicz. No, już afera wiatrakowa była takim zwiastunem, że tutaj nie będzie działo się najlepiej, także będą rządzili lobbyści, będą rządzić interesy. No, ale to było coś, co oczywiście trzeba było skrytykować i o tym się sporo mówiło, ale dziś, kiedy widzimy, że wprost łamane jest prawo, to, które zostało przecież przyjęte, które jest zapisane w Konstytucji, w ustawach, no to pojawiają się wielkie znaki zapytania i mam przekonanie, że właśnie dla tych wyborców, którzy dali się nabrać na te fałszywe hasła o jakiejś trzeciej drodze, o jakiejś zmianie w polityce. Bardzo, bardzo duża, spora część wyborców, no doszło wrażenie, że ci wszyscy młodzi ludzie, którzy głosowali na Trzecią Drogę, no to głosowali po prostu na partię, która nie będzie PiS-em i nie będzie Platformą. Okazało się zupełnie coś innego. I głosowały przede wszystkim ludzie, osoby młode, prawda? Tak, czyli też studenci, którzy
no, specjalnie wracali do miejsca swojego zamieszania albo na te tak zwane zaświadczenia głosowali w miejsca akurat studiowania. Wczoraj rozmawiałem z Adamem Borowskim właśnie przed siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i właśnie rozmawialiśmy o tych młodych ludziach i pan Adam, myślę, postaci nie trzeba tutaj specjalnie przybliżać, opozycjonista, wydawca prasy podziemnej, mówił o dwóch kwestiach. Pierwsza dotyczy tego, że no właśnie z tymi młodymi może być problem, bo im to prawdopodobnie trzeba by było zabrać internet albo galerie handlowe, żeby zobaczyli, że dzieje się coś niedobrego w państwie, a dzieje się coś niedobrego. I druga sprawa to kwestia zaangażowania. On przypominał okres stanu wojennego i tego, co działo się w Polsce, jak władza, która no, jak tym takim przysłowiowym walcem dociskała opozycję i prowadziła te swoje działania ograniczające prawa i wolności, spowodowała również pewien poziom zniechęcenia wśród obywateli. I ten schyłkowy PRL, pamiętamy, to przecież był rodzaj takiego marazmu, który także władza później wykorzystała do przeprowadzenia w spokoju pewnych zmian, do których doszło po okrągłym stole. Panie redaktorze, a obietnice wyborcze? Na ile te obietnice wyborcze są teraz istotne dla wyborców obecnej partii rządzącej, czyli koalicji z 13 grudnia, czy też uśmiechniętej koalicji, bo też takie były zapowiedzi podczas kampanii wyborczej. Tych obietnic wyborczych było naprawdę sporo i to był no właśnie taki sztandarowy pomysł, główny pomysł, o którym też mówimy w tym tygodniu, to był dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. No, na pewno te wszystkie opłaty, też składka zdrowotna, to jest bolączka wielu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i tutaj była taka jasna zapowiedź, że ZUS ma być dobrowolny. Co się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że no nie będzie dobrowolny, ale będzie wyższy od stycznia. No, nie wiem, czy pani redaktor zauważyła i czy państwo widzieliście taką grafikę, która w mediach społecznościowych Platforma Obywatelska umieściła z wizerunkiem Donalda Tuska i z cytatem, że utrzymamy wszystkie podwyżki. I to wygląda w tym kontekście naprawdę fatalnie. Tutaj pojawiają się oczywiście różne teorie, na przykład taka, że no w sztabie Platformy jest jakiś przedstawiciel PiS-u, który podpowiada tego rodzaju rozwiązania kampanijne, czy tak kształtuje PR, a zupełnie poważnie to jest olbrzymi problem i za chwilę ci wszyscy, i wracamy do tego tematu rozczarowania, którzy głosowali na no, tą szeroką koalicję, będą musieli zmierzyć się z tym, że rządzący przedstawią im jedyną ofertę, to jest ta akcja rozliczania PiS-u. I ta cała awantura, którą rząd Donalda Tuska powoduje. Ja w ogóle właśnie mam wrażenie, że w tych rządach będzie chodziło przede wszystkim o taką wielką awanturę, która będzie przykrywać różnego rodzaju wydarzenia i różnego rodzaju sytuacje. I różnego rodzaju podwyżki, o których wspominamy, bo to jest także cena paliwa na stacjach benzynowych. Pan redaktor też na pewno pamięta tą awanturę przed wyborami, te zarzuty wobec Prawa i Sprawiedliwości, Daniela Obajtka i Orlenu. Dlaczego benzyna jest tańsza? Mówiono o tym, że to jest kiełbasa wyborcza, że tak naprawdę to jest coś złego, że tankujemy za mniejsze pieniądze, że to jest celowe zaniżanie tych cen. I pamiętam też różnego rodzaju wypowiedzi. Donald Tusk chyba nawet powiedział cenę, że benzyna powinna kosztować 5 zł 19 groszy. Władysław Kosiniak-Kamysz też powiedział, że na pewno powinna być jeszcze tańsza. No i dowiadujemy się, że od stycznia czeka nas podwyżka. Zdaje się, ponad 13% to jest ten podatek. Tak, opłata paliwowa. Opłata tak. paliwowa. Natomiast no, pytanie oczywiście, jak przełoży się to na cenę już w detalu. To chyba kilka groszy, tak? Ale to, że wzrośnie, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No i to również jest sprawa, o której trzeba mówić i mówić głośno. Podobnie jak kwestia podatków, które nakłada na nas Unia Europejska. I kwestia tych podatków również została gdzieś schowana i przemilczana w tych słynnych wiadomościach w 19.30. To jest też, myślę, że dla nas symptomatyczne. Oczywiście moglibyśmy Panie jeszcze... redaktorze, ja tylko krótko przerwę, bardzo przepraszam, proszę. Ponieważ tutaj mamy oficjalne potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. To jest informacja Telewizji Republika. Po godzinie 9, czyli około godziny temu, rakieta spadła w okolicy Wożuczyna w powiecie tomaszowskim. I panie redaktorze, tak jak powiedzieliśmy, to jest już informacja potwierdzona.
Tak, i ona jest oczywiście szalenie niepokojąca. To jasne, że dziś będziemy oczekiwali także jak najszybszego... No właśnie, jakich ruchów, jakiego stanowiska pan w tym momencie oczekuje? Bo mówiliśmy o tych zarzutach, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zareagował za późno, że my nie możemy czuć się bezpiecznie. W tej sytuacji jakich pan reakcji oczekuje od obecnej partii rządzącej? No podejrzewam od przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. No to jest to, czego oczekujemy jako obywatele, to znaczy komunikatu i informacji. Widać wyraźnie, że służby były zaangażowane w tę sprawę i informacja dotarła do mediów, zanim zareagowali ci, którzy powinni zorganizować szybki briefing, wysłać komunikat i no, uspokoić sytuację teraz na tyle, na ile na jest to możliwe. Na ekranach państwa telewizorów mapa, tak? Tutaj podejrzewam, że chcemy zaprezentować i zaraz pokazać państwu bliżej tą miejscowość. To jest oczywiście blisko granicy polsko-ukraińskiej. Teraz trochę oddalamy naszą kamerę. Powtórzę państwu informację właściwie z ostatniej chwili. To jest informacja, która jako pierwsza podała telewizja Republika. Po godzinie 9 rakieta spadła w okolicy Wożuczyna w powiecie tomaszowskim. I tak jak powiedzieliśmy z panem redaktorem, no, wkrótce spodziewamy się, mamy nadzieję, że tutaj będzie jakaś oficjalna informacja ze strony rządu, oficjalna informacja ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. No tak, i tutaj oczywiście również trzeba zadać pytanie o to, jakie działania były podjęte, jak wygląda monitoring polskiego nieba. Trzeba te sprawy spokojnie wyjaśniać i oczywiście o nie pytać. Tutaj bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem i fundamentem i także poczucie bezpieczeństwa, które dziś... To jest chyba też najistotniejsze, bo to poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane. Tak, ono jest w tej chwili bardzo mocno nadwyrężone, żeby nie powiedzieć, że gdzieś tracimy to poczucie bezpieczeństwa w obliczu tego rodzaju informacji, tego rodzaju sytuacje są wyzwaniem dla tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo. Więc, no, tak jak powiedziałem, czekamy na stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej. Być może samego ministra, kto wie, czy premier tutaj. To zależy, jak panowie się porozumieją między sobą i kto będzie tą osobą, która poda te wszystkie komunikaty. No, ale to jasne, że minister obrony narodowej chyba powinien tutaj wziąć na siebie ciężar przekazywania tych informacji. Miejmy nadzieję oczywiście, że to jest incydent. Tak? Że to jest jakaś jednostkowa sytuacja i że nie mamy do czynienia z jakąś eskalacją konfliktu na wschodzie. Panie redaktorze, też oczywiście mamy ogromną nadzieję, że tutaj nie ma żadnych ofiar śmiertelnych, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w Przewodowie. Tutaj jeszcze te informacje nie są potwierdzone, nie mamy żadnych informacji na temat ofiar. Mamy oczywiście ogromną nadzieję, że nic złego nikomu się nie stało. Panie redaktorze, tak zastanawiam się, bo tak jak mówiliśmy, to był ogromny atak w kierunku Prawa i Sprawiedliwości w związku z tą rakietą w Przewodowie, czy to też w Bydgoszczy, zarzuty, że my nie możemy czuć się bezpiecznie, że dlaczego do czegoś takiego dopuszczono. I tak zastanawiam się, czy w ogóle w polskiej, czy w ogóle w polityce jest coś takiego jak wstyd i jak powinni się w tym momencie poczuć, czy też zareagować obecni rządzący, skoro podczas ich kadencji, ich rządzenia, no wydarzyło się to samo. Wcześniej zarzucali brak zapewnienia bezpieczeństwa Polakom tamtej partii rządzącej, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Znaczy, jest takie powiedzenie, karma wraca, tak? I to znaczy, to wszystko, co zasiejesz, też w pewnym momencie do ciebie wróci. Ja jestem przekonany, że to wszystko, co opozycja i to, czym opozycja mówiła, opozycja sprzed 15 października, dodajmy, a dziś rządząca koalicja, o czym mówiła, jakie sprawy podnosiła, jak dęte afery próbowała wywołać w Polsce, no ale jednak wpłynęły w jakiś sposób na opinię publiczną, także na wynik wyborów, co do tego wątpliwości nie ma, to są sprawy, które no, w dwójnasób wrócą do nich i będą się musieli mierzyć również z takimi nastrojami społecznymi.
jestem z tą różnicą, że jestem przekonany, że afery, które, z którymi będziemy się spotykać w tym najbliższym czasie i zarządów rządzącej koalicji 13 grudnia, to jednak nie będą wydmuszki, a sprawa pierwszej afery, tej można powiedzieć w jakimś sensie założycielskiej, wiatrakowej i kolejnej sytuacji związanej z łamaniem prawa i ataku na wolność słowa, na media, a wprost na demokrację i na systemy demokratyczne, także kadencyjność Rady Mediów Narodowych, także na to, w jaki sposób polski parlament przyjął rozwiązania prawne dotyczące funkcjonowania mediów publicznych, to są tematy, które już dają pewną prognozę tego, czego będziemy świadkami właśnie w tych kolejnych latach. Panie redaktorze, ta sytuacja jest, panie redaktorze i drodzy państwo, ta sytuacja jest dynamiczna, ale właśnie otrzymałam informację, myślę, że bardzo dobrą informację, na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. To miejsce jest potwierdzone, to jest Wożuczyn Cukrownia w powiecie tomaszowskim, czyli chodzi tutaj o budynek, ale na szczęście w tym miejscu nie było osób, nie ma ofiar śmiertelnych, więc myślę, że to jest bardzo dobra informacja, którą możemy państwu już teraz przekazać. Cały czas oczywiście czekamy na oficjalny komunikat rządowy, czekamy na kolejne informacje, które będziemy państwu podawać. Pan redaktor także widzę, że spogląda, ale jeszcze nie ma tych informacji w innych mediach, w mediach społecznościowych, bo tutaj widzę, że także pan redaktor sprawdza te informacje. Próbuję sprawdzić i ustalić, czy tutaj to embargo informacyjne gdzieś zostało, gdzieś zostało już zwolnione, ale patrzę w tej chwili na serwis Onet, czyli jeden z największych. Pierwsza wiadomość, którą widzimy w Onecie, to jest: młodzi rezygnują z lekcji religii, a więc indoktrynacja i szerzenie tej swojej raczej myśli ideologicznej, a nie informacje, które są tak ważne dla Polaków i także dla mieszkańców tutaj tych okolic. Tereny, przepraszam, teraz też otrzymałam informację, tereny niezamieszkałe, więc tutaj nie budynek, ale tak jak państwu powiedziałam, te informacje właściwie cały czas do nas docierają w czasie rzeczywistym, cały czas dowiadujemy się nowych faktów, o których będziemy państwa informować, ale tak jak powiedziałam, pozytywna informacja jest taka, że nie ma ofiar śmiertelnych i myślę, że to jest bardzo dobra informacja. No właśnie, zwłaszcza w kontekście naszych nastrojów, to jest też, dzisiaj rozmawialiśmy o tym z Rafałem Ziemkiewiczem, że to jest nasze ostatnie spotkanie przed zakończeniem tego roku, przed wejściem w nowy rok i też to, o czym rozmawialiśmy, czyli te nastroje Polaków. Czy pana zdaniem to nasze bezpieczeństwo, właśnie to poczucie bezpieczeństwa, ono jest zachwiane? Dziś możemy powiedzieć o tym, że Polska jest w takiej sytuacji, w której wskutek zmiany władzy po wyborach 15 października dochodzi do szeregu niepokojących sytuacji, które, o czym już też powiedzieliśmy, niepokoją nie tylko tych, którzy głosowali inaczej, ale także tych, którzy mieli nadzieję, że zagłosują na nową jakość, że wydarzy się w Polsce coś, co będzie można nazwać końcem wojny polsko-polskiej, ustabilizowaniem sytuacji. Tymczasem raczej mierzymy się z awanturą, z tymi niepokojącymi informacjami ekonomicznymi związanymi z różnego rodzaju podwyżkami. Łamanie prawa, to już wszystko powiedzieliśmy, więc ten przełom roku na pewno jest dla nas, jako dla narodu, dla Polaków, dość wymagający. Panie redaktorze, ale też jeśli chodzi o rządy Prawa i Sprawiedliwości, tutaj bardzo istotna była kwestia zbrojenia. Właściwie co chwilę dowiadywaliśmy się o nowych kontraktach, o tym, że chcemy być potęgą militarną w Europie. Myślę, że to jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, co dzieje się na Ukrainie, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, o którym rozmawiamy. Czy uważa pan, że właśnie, że te kwestie bezpieczeństwa, te kwestie zbrojenia, wzmacniania polskiej armii, czy one są w jakiś sposób zagrożone? Czy ten rząd będzie kontynuował tą politykę? Ale już słyszeliśmy pierwsze informacje dotyczące
no, pewnych wątpliwości z tymi czy innymi inwestycjami związanymi. To przed, ja przypominam sobie, jak jeszcze w czasie kampanii wyborczej generał Mirosław Różański mówił o tym, że trzeba zweryfikować kwestie pewnych przetargów, niektóre być może trzeba będzie unieważnić. No i tutaj także w kontekście tych jakby pierwszych opinii i deklaracji, które padają z ust i z kręgów Ministerstwa Obrony Narodowej, no, zastanawiamy się, czy ten kierunek, który nadało Prawo i Sprawiedliwość, zostanie utrzymany. Wielce prawdopodobne, że jednak wydatki na zbrojenia zostaną no, nie tyle wstrzymane, co na pewno ograniczone. Także z uwagi na to, że no, rząd planuje inne wydatki i szuka pieniędzy, by w jakimś sensie także próbować godzić interesy niezwykle szerokiej koalicji, która ma no, często rozbieżne interesy i rozbieżne pomysły związane z wykorzystaniem środków z budżetu państwa. I to na pewno nie służy kwestii bezpieczeństwa i także wydatkom, które były przewidziane na polską armię, na polskie zbrojenie. Panie redaktorze, ja raz jeszcze przypomnę tą informację właściwie z ostatniej chwili. Tutaj już informacje potwierdzone. Po godzinie 9 rakieta spadła w miejscowości Wożuczyn Cukrownia. To jest nazwa miejscowości w powiecie tomaszowskim. I co najważniejsze, te informacje możemy już państwu przekazać. To był teren, na którym nie znajdowały się osoby, nie znajdowali się ludzie. Nie ma ofiar śmiertelnych, więc to jest na pewno pozytywna informacja. I panie redaktorze, łączymy się. Pan redaktor jeszcze z nami w studiu, ale mamy już na łączach kolejnego gościa. Generał Dariusz Wroński jest naszym gościem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie generale. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witam. Tak jak przed chwilą powiedziałam, po godzinie 9 rakieta spadła w miejscowości Wożuczyn Cukrownia w powiecie tomaszowskim. Na razie nie mamy tych informacji w innych mediach. Te informacje podała Telewizja Republika. Jakiej reakcji pan się spodziewa od rządzących? Co właściwie powinno się teraz wydarzyć? No ja myślę, że po pierwsze, niepokojące jest to, że nie mamy oprócz polskich mediów, nikt nie podaje żadnej informacji na ten temat i ciężko jest gdziekolwiek ją otrzymać. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, powinni szybko zająć stanowisko, moim zdaniem, zarówno wojsko, jak i a szczególnie politycy, którzy powinni uspokoić przede wszystkim, zanim cokolwiek się rozniesie po Polsce, po świecie. Dlatego, że Europa również jest zainteresowana tym informacjami. Natomiast dalsze wyjaśnienia i szczegóły w tej kwestii, oczywiście one będą napływały sukcesywnie. Myślę, że będą napływały sukcesywnie, że to wszystko nie zostanie zamiecione pod dywan, ponieważ w myśl zasady, która obowiązuje od 13 grudnia, uśmiechajmy się, kochajmy się, radujmy się, w związku z czym żadna informacja nie powinna przeniknąć do społeczeństwa, a przynajmniej na tyle wygładzona, że bagatelizowanie. Myślę, że nikt tego nie zbagatelizuje. Myślę, że będą pełne i szczere i rzeczywiste informacje udzielone. Natomiast zadajemy sobie pytanie, że ja bym chciał jako wojskowy wiedzieć pierwsze, z jakiego powodu, co to było, jak, o jakich parametrach, czy to była rakieta bojowa, czy to była demonstracja siły, skąd, z którego terenu i tak dalej. Więc trajektoria lotu, no te wszystkie informacje, one powinny jak najszybciej się znaleźć po to, żeby realnie i faktycznie wytłumaczyć społeczeństwu i ewentualnie, jeżeli jest faktycznie, uspokoić, bo za chwilę z całą pewnością będzie wielkie rozdyskutowanie zarówno w społeczeństwie, jak i w armii. Pan generał w pierwszej części powiedział, podkreślił, że na razie nikt nie podaje tych informacji. Pytanie dlaczego? Czy to jest na razie jakaś zmowa milczenia, zmowa informacyjna, żeby właśnie tych informacji nie podawać? Dlaczego ich nigdzie indziej nie ma? Tak, ja myślę, że to jest właśnie taki kierunek, bo w tej chwili
Bardzo ciężko jest jakąkolwiek informację, co się dzieje w Polsce, w Europie. Same jakieś bzdury są podawane gdzieś w mediach, że gdzieś tam ktoś się napił, ktoś tam jest zaćpany, ktoś tam coś podpalił, ktoś przekroczył prędkość i tego typu informacje otrzymujemy. Natomiast jeśli chodzi o zakres bezpieczeństwa w ogóle szeroko rozumianego, to tego nie widzimy. Nie widzimy również sytuacji, które się rozwijają w Polsce, w Europie, na świecie. Zniknęło. Po prostu w wojsku się mówi tak popularnie, że było i nie ma. Pan generał powiedział też, że ma ogromną nadzieję, że ta sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan. Pana zdaniem istnieje taka obawa? Znaczy ja myślę, że to będzie tylko chyba, oby tak nie było. Natomiast obawiam się, że biorąc pod uwagę poprzednie przypadki, które natychmiast były wyjaśniane, natychmiast były bombardowane przez media, przez dziennikarzy jednej, drugiej, trzeciej, piątej strony, w tej chwili jest cisza, nic się nie dzieje. Jest, moim zdaniem jest jakiś, nie wiem, może zakaz informacyjny i tak dalej. Więc to jest dla mnie niepokojące, bo nie mamy szans nawet przygotować się na ewentualne dalsze działania, na dalsze postępowanie jako społeczeństwo. Lub powinien ktoś natychmiast wyjść do telewizji, wystąpić i powiedzieć głośno: szanowni państwo, tak, miało miejsce takie zdarzenie, badamy, analizujemy, proszę się nie martwić, nie bać i tak dalej. Więc myślę, że inną formę przyjęto, że teraz nie będziemy mówili nic, a będziemy wszystko traktowali i zwalali, że to fake newsy lub informacje niesprawdzone, w związku z czym nie musimy ich podawać. W takim razie ja, panie generale, raz jeszcze podam te informacje, ponieważ my tutaj o wszystkim informujemy państwa na bieżąco na antenie Telewizji Republika. Dziś po godzinie 9 rakieta spadła w miejscowości Wożuczyn Cukrownia w powiecie tomaszowskim. Bardzo istotna informacja, która mam nadzieję również państwa uspokoi. Teren nie zamieszkały, tutaj nie ma ofiar śmiertelnych. I właśnie, skoro już wspomniałam o tym spokoju, Polska jest krajem przyfrontowym. Mieliśmy już takie sytuacje w Polsce. To było między innymi w okolicach Bydgoszczy, ale też wcześniej w powiecie chrubieszowskim ta rakieta spadła. No były też dwie ofiary śmiertelne. Co zrobić, właśnie panie generale, jak pan sądzi, co zrobić, żeby informować Polaków, bo oczywiście my mamy prawo, my powinniśmy wszyscy wiedzieć, ale jednocześnie no, nie wzbudzać tej paniki. Też tego nie chcemy. Tak. Przede wszystkim absolutnie nie wolno dopuszczać do jakiejkolwiek spekulacji, do jakiejkolwiek paniki. Stąd właśnie to, co powiedziałem, że należy jak najszybciej wyjść z informacją otwartą do społeczeństwa. Po drugie, nie wolno zaprzepaścić nam szansy na połączenie wszystkich łańcuszków w tym naszym systemie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, którą tak misternie, z wielkim trudem Polska budowała. Należy to kontynuować, należy połączyć wszystkie systemy w jeden, zarządzany wspólnie, zarządzany przez również przez państwa NATO, wszystko spięte cybernetycznie w jeden wielki system informujący o zbliżających się celach. To są nowe, najnowocześniejsze systemy, które Polska już zainicjowała, już posiadamy, ale brakuje nam jeszcze kilku elementów w całej układance, w tych puzzlach. Panie generale, to są czyli dwie tutaj rzeczy, które natychmiast trzeba. Reasumując, tutaj potrzebna jest jasna informacja, bo tak naprawdę brak informacji wywołuje efekt odwrotny, wywołuje panikę. Tak, jest panikę i spekulacje. To jest coś, na co na pewno nie chcemy pozwolić. Bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę. To był generał Dariusz Wroński, a my oczywiście państwa będziemy cały czas tutaj na antenie Telewizji Republika informować na bieżąco o tym, co się dzieje. Przypomnę raz jeszcze, to jest informacja Telewizji Republika. Dziś po godzinie 9 rakieta spadła w miejscowości Wożuczyn Cukrownia w powiecie tomaszowskim. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych, są to tereny niezamieszkane. Raz jeszcze bardzo dziękuję, panie generale, za rozmowę, za ten komentarz. Dziękuję uprzejmie, były szef Wojsk Aeromobilnych.
Bardzo, bardzo raz jeszcze dziękuję i już za chwilę na antenie Telewizji Republika kolejna rozmowa. Oczywiście cały czas na bieżąco informujemy Państwa o sprawie. Do zobaczenia już za chwilę.